Ażeby wygrać Space Safe Carda lub bronię nokturną lub grabarz o mocy 130 full perki, wystarczy zostawić suba na tym kanale, zostawić łapkę w górę po tyfiem, napisać w komentarzu swój e-mail, na który wyśle nagrodę zwycięzcy oraz zostawić followka na moim Instagramie. Życzę wszystkim pozonko oraz życzę miłego oglądania. Hej! Halo, halo, cześć, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Pamiętajcie, że pierwsze 100 komentarzy oraz 100 łapek pod filmem ma szansę na wygranie dodatkowych 1000 V-Dolsów oraz każda osoba, która pisze 27k w komentarzu ma szansę na wygranie dodatkowej nagrody ode mnie, bo teraz naprawdę ładnie lecicie z tymi subami, także chcę was jakoś wynagrodzić. I z góry zastrzegam sobie możliwość wylosowania zwycięzców dopiero za tydzień, ponieważ będę w sobotę wyjeżdżał na narty. Na tydzień, wiadomo, teraz łódzkie ma ferie, także będę miał troszkę czasu też dla siebie. Lecz obiecuję wam, że będą się filmy pojawiały codziennie. Postaram się w piątek nagrać ponad 10 filmów, żebyście mieli codziennie filmy podczas mojej nieobecności. Tylko dajcie mi znać w komentarzach, czy wolicie tak codziennie 6.30, czy tylko 6.30 na przykład w tygodniu, jak macie szkołę, a w weekend na przykład 9.30. Dajcie znać, czy wolicie taką stałą godzinę jak zawsze przed szkołą i tak samo w weekendy, że jak sobie stajecie, będziecie mieli film, czy na przykład wolicie jakąś późniejszą, napiszcie mi w komentarzach. A teraz skupimy się na głównym celu tego filmu. Tak jak na pewno żeście tutaj weszli, sobie zobaczyli, że jest w miniaturce, że będą wyzwania 11 stanu, jak je odblokować, to więc słuchajcie. Tak jak wiecie, skin więźnia ma już 4 różne odsłony, naprawdę. Jest to pierwszy raz coś takiego. I tak samo, tak jak na pewno dla tych osób, które grają w Fortnite już dość długi czas, wiecie, że zawsze jest tylko 10 wyzwań, 10 weekendów wyzwań tygodniowych. Lecz tym razem, moim zdaniem, może się pojawić 11 tydzień. Tego się dowiemy podczas dzisiejszej aktualizacji. Tak jak wiecie, dzisiaj jest największa aktualizacja, ponieważ cała przesunięta z wtorku na środę. Dotycząca walentynkowych skinów itp., ale to już macie film o tym, także nie będę wam o tym mówił. Lecz zauważcie, że w tym sezonie pojawiło się wiele takich rzeczy, które pojawiły się pierwszy raz w grze. Między innymi pojawił się skin Pumy Lynx, który ma tyle odsłon, że według mnie, patrzcie, jest czarny, jest niebieski, jest zmieniający kolor i według mnie nie dodali białego koloru, a biały kolor według mnie powinien też zostać dodany. No a wiadomo, że skinów tych, jak to się nazywa, tych skinków z karnetu nie ma w sklepie, także moim zdaniem może dodadzą 11 tydzień, w których będą wyzwania, żeby odblokować właśnie białą Lynx oraz na przykład, nie wiem, może 5 stopień więzi, ale mówię, to nie jest nic potwierdzone. Dajcie znaka, co o tym sądzicie. Według mnie jest to dość logiczne, bo naprawdę fajnie ten skinek wyszedł, a każdy mógł go sobie odblokować tak naprawdę za samo granie w grę. Także według mnie naprawdę spoko sprawa Epic Games, gdyby coś takiego zrobili. Zwłaszcza, że jeszcze zostały 2 tygodnie tego sezonu, także jeszcze byłby na przykład czas na wbicie tego na spokojnie. Przynajmniej ja mam takie zdanie, a do tego fajnie by zakończyli ten sezon z takim przytupem, bo jednak Fortnite teraz troszkę, można powiedzieć, podupa przez Apexa. Napiszcie też w komentarzach, co o tym sądzicie. I tak samo pamiętajcie, że wyniki konkursów giveawayów, nie wiem, czy nastawiać na YouTube, czy też na Instagrama, więc pamiętajcie o tym followku na Instagramie. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanko, mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał i widzimy się jak zawsze o 6.30. Dzięki za oglądanko, trzymajcie się wszyscy, pozdrawiam was bardzo serdecznie, dzięki bardzo za ten support, który ostatnio mi tutaj dajecie. Lecimy mordy po 30k do IEMA. Co do IEMA będzie osobny film, ale to jeszcze jest czas. Także trzymajcie się wszyscy, cześć!